Hej, 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 Liska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas. Tak też robimy to samo co w poprzednim odcinku, czyli kontynuujemy rozgrywkę. I właśnie musimy być tej chatki całej chwili, co tutaj z kimś pogadać. O, właśnie. Wow, co jest? Przeciągnąłem elegancko teraz. No. Nie znajdujesz nikogo w chałupie. Żadnych wskazówek. Powinieneś go zbywać w przykładach czuka gdzie indziej. A i tam się znacie. Coś się znajdzie. Brzytwa, chociaż chyba nie mam jej prawdopodobnie. Naboje to jest nic? Tu nic nie znajdujemy? No bym się kłócił z tym. Na amunicję. Magnum. Pusta. Tutaj? O, rakieta. Ogniwo energetyczne. Średnio. W tym wypadku. A, jeden guzik, no. Nie. Nic ciekawego. A tutaj? Gekko i Akan. Ale zaspokaja popoka mi źle. Młotek? Pewnie. Kochenka. Ale to jakiś ten. To jest strata, gdzie mi wyglądająca. Dobra. To będziemy szukali. Na pewno? Jak dużo wytrzymuje ten zabójca Legionu? Widzisz na odwrotę. Czym? No, za czym ta moja postać czeka? Nie, no to bolało. To jest trochę głupie, no kurde. Coś takiego wytrzymać? A teraz pewnie wyciągnę ten karabinek durny. Ta paczajta, paczajta, ludziska, paczajta. Oczy szeroko. Na pewno tak będzie. Pod czwórką pewnie miałem go, no ale już tak zrobię szybciej i pewniej. Mój mały przyjaciel. Dobra, najpierw temu potem podziękujemy. No, widzicie, już go praktycznie nie ma życia. Zadamy teraz na to. I ten jegomość. Coś nie tak u niego chyba z głową. To 1% na trafienie. Serio. Zabijemy go w rękę. Zabolało, nie? No tak to bywa. Ciekawe, strzelałem mu w rękę, głowa mu padła. Nie wiem, to jest naprawdę dziwne. Jak dla mnie. Pancerz bojowy. Nie no, spoko. Ta, co najwięcej mi światło daje. Pancerz bojowy, to spoko też. Co on miał? Oficjalne okulary. Porachunko... Wyrównywacz. Ciekawe, na 20 coucha. Niezły DPS nawet. Jego palec. Strój strażnika. Aha, dobra. Nawet poszło szybko. Byśmy się uparli, to byśmy zabili to samo w poprzednim odcinku nawet. Więc jakiś tam dźwięk. Mi się coś myli, żeby przesunąć mapę. Przyciskam prawie, przycisk myszy zamiast prawego, zamiast lewego. Pa-da-ba-da, para. Jeden to zajęło 5 minut. Coś na stylu właśnie. Ale ładuje się niemiłosiernie długo.
trochę pisiem zachciało. Tak więc. Mamy brudną wodę. Moglibyśmy sprawdzić to. Dojenie. Nie, nic nie mogę. No ja naciskam sobie dwójkę, żeby sprawdzić, wiecie. Ja pierdziu. Ale kicha. Ale nawet chyba automat tego nie ma. To co się orientuje. Woda, nie. Coś. Ta modyfikacja jest jakby trochę delikatnie odmówiąc, że kopnięta. No raczej. To się cieszę. No, masz myśl. Dawaj. No, chcesz? It's hot, humid as fuck, and the mosquitoes will literally eat your ass alive. I grew up on a farm, herding Brahmin and other livestock. Some of the places are still irradiated, but it's mostly cleared up. The Gulf's a rough region. People get by. It would take an act of God to tame that place. I doubt even Caesar and his crazies could manage it. Anyway, quit distracting me. Are you ready to work? Ojeju. No jestem. Right. Target is Billy Bogan, a recently escaped convict from the NCR Correctional Facility. He was on death row for the murder of an NCR Ranger, Captain Gunn. Young Billy was headed for the gallows, but now he's running free, much to the chagrin of the NCR. Seeing as the NCR is relying on you to see that Billy doesn't escape justice. Our informant said that Billy's formed a new gang composed of ex-cons, raiders, and various misfits. And apparently, they're armed to the teeth. Billy and his gang are headed north, likely to raid in lawless regions. I'm betting they're camped outside the Northern Passage. Get up there and bag that punk. Good luck. No, nie naszkodzi. Ale też jest plus, się trochę obłowimy na tym. Jestem się trochę obciążeni, co to widzę nawet. Moment, wygląd. Te pancerze bojowe, nie? Pancerz bojowy, 15. A, ten pancerz bojowy jeden, nie? Taki... Czapka, nie. O, możemy go naprawić. Pancerzem bojowym. Jest git, teraz możemy go założyć razu. Gdzie jesteś? Tu. Broń palna i handel się zwiększone. Myślę, że nie jest źle. Jeszcze maseczka. Ta okularem ściągnęło, ale to nie jest jakiś tam specjalny problem, ale to maseczka nam daje chyba na ciekawy profit. Widzisz mokiem. Na promieniowanie, na trocizny i medycynę plus 5. Więc to jest dosyć... Przechodzimy. Ja. Moment. Trochę nas ściąga na home. Tia. Moment, czy mi się zdaje, czy jakoś się źle założyło? Nie. Ale home musi być. Więc... Tą maseczka. I jeszcze... Home, gdzie ma? To był error chyba przy tej masce. Mhm. Zdaje się. Jest błąd. Dobrze, to to. Szkoda, że nie można tych założyć. No nic. Nie można im wszystkiego, prawda? No i nie to znowu. Gdzie tu mamy losować? Aż tutaj. A to skoczmy do naszego tego bunkra. I się odsiążmy. Tutaj skoczymy też może do tego. Czemu nie? A ja nie podlazłem tam, gdzie miałem. Tutaj. No, na dół.
Jakby nie patrzeć Fallouta, to ja naprawdę uwielbiam tą serię całą. O, to było dziwne. Pozbieramy nasz te, warzywka urosnąć ogólnie, jak się nie mylę. No. Co? Ktoś mnie szuka? Mam ten. Dziwne. No, kto się tym zajmie? Ja się zaprowadzę do stanu używalności. Ten autodoktor jest trochę lepszy. Nie muszę bawić się poszczególnymi tymi. No. Jedziemy z powrotem. Pić nam się zachciało, ale to myślę, że się da. Bam, 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 bam. Więcej wody, więcej wody. No. No oczywiście to obo wyjęcie się zesmarkało. Detox i stróżmy następny. Fajnie. Pozbierajmy co możemy. To jeszcze nie? Ciekawe, ale kwiaty brakają już, owszem. Bardzo dobrze. Tak. Dynia. O, marchewka. Doskonale. Jestem ciekaw, co będzie naprawdę w tej czwórce, tak jeszcze dodane. Błyskawicie. Moment, słyszałem coś, że... zobaczymy, czy jak na pewno, chociaż prawdopodobnie tak, na pewno już są wytłuczone egzemplarze, już na pewno niedługo w sklepach będą, w sensie dowierzone, będą tylko wystawione na półki sklepowe, ale podobno na płycie z grą nie ma być całej gry podobno. Trzeba będzie pobrać resztę ze Steama. Takie coś tam gdzieś zauważyłem w internecie. No pewnie ci, którzy się interesują się bardzo, to na pewno też to wiedzą. Ja co jakiś czas sprawdzam informacje na temat Fallouta 4, o czym tam wiemy. Rozłóżmy się w razie. O, trochę mieliśmy tego żarcie w takim razie. Teraz tutaj szybko. I tutaj. A czego to zobaczycie? Mogę trochę za szybko nawet mówić. Chyba mi się wydaje. I trochę syplenić, oby nie. Rzućmy tutaj. No, dobra. Wygląd. To. Mamy coś jeszcze takiego? Ciekawszego? Da się mi założyć? Bojowe to nie... Tych biegę rękawiczek może nawet. W sumie? Mogę im dodać mu. Wygląd. Tak jest. Powalnicze to nie, nie interesuje mnie. Tam coś bojowy, metalowy. Na prawie to może zaraz nawet. Momencik. Strój wyjściowy Jacka. To może tam Jacka to wrzucę już przy okazji. Albo czemu nie? Okej. Tutaj usuniczę. Chyba mam to uzbrojenie. To laska, wiecie. O. Gdzieś tu była. O. To jest ten. Jeszcze inna. Laska, laska, laska. Tak się zwało? Laska czy jak? Jest zdobiona laska. Muszę stawić na... Wybierz broń.
co by nie mówić, ciekawie wygląda. No dobra. O, no. Tak bym mogła wszędzie się ładować, a nie tutaj, tutaj. Kurczę, ten czas to lecisz, kwadrans. Praktycznie zabiliśmy znowu. Tak to jest grać. Tak falauty, to wsiąka się. Znaczy jak nie zależy gdzie, kiedy i jak. Tak więc, a. Czy mamy tu brzytwę? A jest brzytwa. Jaką mamy broń? To do walki wręcz. Uzbrojenie. To odpada. Że można ją posakrygować było. Byłoby miło. Wiem co zrobię. Dodaj wszystko. Dodaj wszystko. O. Pisać tu. Miałem przy sobie teraz. Broń ciężka, to raczej nic nie posiadam z tego. Tak dobrze to raczej nie ma. Zgadza się. No dobra. Dodaj usuń. Na gryzonie, strzałowiec, standardowy. Myśliwski. Dziękuję bardzo. Dodaj usuń. Z tłumikiem, maszynowy. Maszynowy 10 mm. Magnum. Tutaj, dodaj usun. Co? Tutaj usun. No. Mamy dwie brzytwy. Ponieważ ich stojarzą. Gaz rurki. Maczety. Noże. Tasaki. Toporki. Łopaty. Łopatę to sobie przełaszczymy potem. Ona jest przydatna. Ta ręka mi się wspomaga na... Dobra. Repeat. To niech jest jak było. Rzućmy okiem się na to. No. Wszystko się odpisało, czyli tak to można ująć. To sprzeda się. Ten Alien Desintegrator. Nie tak trochę to niepokoi. Przecimy go tutaj. Nie wiem, jak łazić w ogóle. Otwórz. Uzbrojenie. Do środka. Co my tu mamy? Na dziewiątkę. Ten bołącz. Uważania większe. Detalicznie też. MP38, Scorpion, Steam. No. I tego warstwa zaczęło się naprawić, nie wiem bardzo jak chwilowo. To rzućmy. Shotgun car, kurta. Też nie chwilę tu. Też po śmierci. Wyrównywacz. Też. Miecz ognia mamy przy sobie? Okej. Zostawmy go może. Tylko chyba tata na razie żeśmy. Katatra też. 357 Magnum. Zresztą zobaczymy za chwilę. On dużo nie waży, nie możemy go mieć cały czas. To się sprzeda. Albo niech jest. Jak przyciśnie w biedę, to się wtedy sprzeda. W każdym bądź razie potrzebowałbym amunicji 357, tak? Prawdopodobnie tak. Bierzemy. 357. To jest 22. O, jest git.
dwójeczką, a jedynką będzie pistolet. Pistolet doskonale. Będzie też ognia. Pod szóstkę. Przyjaciół pod czwórkę. Wspomagana pojedynką miała być. To pod siódemką będzie. Tak właśnie. Pod ósemką będzie. Ma większe obrażenia. No niech jest tak na razie. I... O mój tryfon, pod piątkę. To jest nasz karabin snajperski chwilowo. Zobaczmy, czy do wszystkiego mamy amunicję. Jest. Momencik, wróć. Niech nie zdawałem amunicji. Chyba się. Dobra, zemdziemy. No co im to jest? Będę też ognia tak średnio. Mi się skończyło. To jest. I jest. Dobra, mamy też ognia. Tu powinna być. A jest. Paliwo. Serio? A, no tak. Magazynek, co prawda? No ale... Zawsze coś, prawda? Przyjrzyjmy się dokładnie. Ale my komicznie wyglądamy. Poza tym zajebiście. No... Powoli chyba mi się zdaje, że zacząłem coraz powoli. Lepiej to nagrywać, ale... Tylko jakieś takie subiektywne poczucie. Zapewne się mylę, ale... No cóż. Nie ma ludzi nieomylnych. Zróbmy to. No znowu sobie. Serio? Co mnie chce wydymać? Płoń! No. No. I git. Coś jeszcze? To się dowiemy. Już się spróbujemy teleportować. Oczywiście, że tak. Chodźcie za kusia. To które chce mnie? Co, tamto cholerstwo jedno małe. Płoń. Tak jest. Płoń. Płoń. Pyszności. No, kochanie. Rozgrzejemy cię. Ktoś coś jeszcze chciałby? Nie? No i dobrze. Chyba. Za chwilę się... A, jednak nie. Nikt do nas nic nie ma chwilowo, więc nieźle. Się zastanawiam też nad nagraniem horroru jednego. Anna? Chyba tak się nazywa ten horror. Mam z tego chyba. The Seduction. Więc można by było to przykład zrobić, jeszcze nie grałem w to. Serio? Wyciągaj tę broń. Już się zrodzili? Ale jak tu krzyk, to co? Płońcie! Płoń! Aha, bo mi się trochę skończyło ten. Panu podziękujemy. I tej bryzgającej krwi w powietrzu też. No. Tylko amunicji trochę, tylko paliwa by się przydało, nie może amunicji. To jest już przetrzebione.
Legend of Wimpalne i Handel. No to... Ale bieda. Nawet tłoty nie mają do miło. Łatwo. Najbliższe spotkania. Trochę ciężko już. Co tam się kręci. No to... Na moment. Fajny snajperski, trochę lichy z tego. No to trzęsie strasznie. Tak tylko, że nie jestem wyszkolony za bardzo. A tymczasem widzicie tutaj, co to robi. Jestem tak się zastanawiam, jak można by było inaczej to wybrać, że... te punkty, wiadomo. Na przykład właśnie w broń energetycznej, jak to można by było lepiej możliwie przekuć na całe te... Czy to obrażenie to nie trochę bez sensu, no to człowiek niewyszkolony, dajmy na to jakiejś tej broni powiedzmy w AK, w korzystaniu z niej, który potrafi powiedzmy z niej strzelić. Przecież raczej nie zdawałaby mniejszych obrażeń bodaj... miałaby problemu przecież z zabiciem człowieka, prawda? W porównaniu do tego, jakby korzystał z tej broni jakiś, no powiedzmy, jakby nawet komandos. Ogólnie wojskowy, żołnierz. Prawda? I trochę obrażenia tu więc odpadają. Chociażby właśnie z takich względów. Co to miałeś? Laserowy pistolet? 20 000? Aha! Doskonale. Naprawimy nasz. Nie. Wszystko usło w cholerę. Ja sobie włączę tutaj okoliczny chód i zacznę dalej myśleć nad tym. Obrażenia odpadają. No ale w sumie też odpadałoby właśnie jak to jest rozwiązane, że broń bardziej buja. Niby można by było... w tym razie. Czy to jest... Nie, zamachu nie wyjaśnię. Jakaś panienka z okienka. No stary, miałeś szczęście. Dobra, to jest Państwu, dziękujemy. Więc tak. Właśnie, te obrażenia, jak już mówiłem, odpadają. Odpada faktycznie też... No kurde, jak akurat zacząłem... I co, to jest tam, gdzie mamy iść? Aha. To znajdziemy jakąś tak pozycję najlepiej. Dobrą. Więc tak. No te bujanie, no sorry, no jak potrafi otrzymać jedną broń, to by potrafił inną, no. I rodzenie nie będzie miało znaczenia, najwyżej ciężar. I żeby to za słaby, no to faktycznie będzie nią bujało. No jest to, ciężko mi ją utrzymać tam nieruchomo na tyle, aby to już się celowało. Więc to faktycznie mogłoby wtedy odpaść. Co on robi? Nic takiego ciekawego. Proszę, kleciszy. Dobra, wejdźmy. Dobrze. Co tu jeszcze można było wymyślić z tym? W związku z tym... Co oni tam uzbrojeni? Nie, siekiera. Ten gość jakiś takiś. Nie jakiś. Więc tak, co tu jeszcze? Uzbrojenie, no to jak mówiłem. Wiadomo, to bardziej siła by tego była. Za to odpowiedzialna. Tylko cholipka co? No właśnie to jest faktycznie problem. Żeby to tak dobrze wymyślić. Pam param, pam pam pam. Zobaczmy, co oni tam są uzbrojeni. Co za cholernie widzę. No. Ten pierdzielec.
Ale lezie. Stary, spadłą głowę masz. O cholera, trochę oberwaliśmy. No aż tak się nie spodziewałem. Czy nam żar się pomoże? No trochę na pewno. To są magazyny, więc ja nie ruszam. Ziemniaczek. Stek z bramina. Nie się nam zwiększa, więc skrętoraka powinienem mieć. A, no tak, przecież rzuciłem wszystko do tego. Mądrość moja nie zna granic. Steampaki 13, tak średnio. Delikatnie ujmując. Dobra, to jemy tak. Wytrzymałość minus 2, to tak nie podoba mi się to. Tylko pokarm. Pokarm. Trochę leczę, ale nędznie. A co tam? No też powiedzmy. Moc agawy. No to na miarę dobrze. Jeszcze też na odwodnienie zmniejszymy. To też nawet. Owoc kaktusa. Wytrzymałość. Dobrze. Trochę pisiem pod będzie chciało, ale to się naprawi. Świeża marchew. Jabłuszko też. I ziemniaki to też zjedzmy na to. I wyciągnijmy od razu może to, gdzie to było kokosenko. Wyciągaj to. O, stary. Sobie podziękujemy. No. Pa. Balita jakiś. O, poziom. I teraz będzie jak nazwę, zobaczycie jeszcze ten. Bierzemy wszystko. No, zwiększymy jakiś poziom. Poziom, jakąś umiejętność. Zwiniemy. Retoryka. A, naprawę. Może. 78, no. Chyba 80 paru jest to. O, dobrze, nie wbiło mu. Aha, to jest to, dobra. Odwaga ręczna. Co dalej? To jak na razie mówiłem chwilowo nie. What's up, back? Auto... Co jest? Co? Auto... Didact... No. Gratulacje. Zostałeś wyszkolony w obsługiwaniu pancerzy wspomaganych i ich... także ich hełmów. Ale to ja wolę iść do Bractwa Stali, tam się nauczyć. A to przeznaczenie coś innego. No i w sumie jeżeli ten, to... Można by było zrobić tak, ale... O, kuternoga. Snajper, o! Tak jest! A co jeszcze mam tutaj? Przedlajny moc, a nie, snajper. Bierzemy. Doskonale. A ja miałem pistolet wyciągnąć. To 7 jest? Tak. Balita, nie. A on się nie rozsypał. Nabój, palec, rewolwer. Nie no, mniejsze obie wrażenia ma ten rewolwer sam sobie.
na niego moździ stoi. Tutaj. Takie buty. Boom, headshot. Okej. Okay. Dobra, trzeba dojść szybko, tylko... A ja skrócę dystans. Kabum. Pierdu. I znowu. No, zatem tam moja postać czeka. Okej, okay, to jest dziwne. Zacząłem do jasnej cholery. Gini w końcu. Okej, okay, ale strzelaj w dobre miejsce. No, zabolało, co? Tu daleko uciekłaś. Jeszcze tam jeden niewolność jakiś. Gdzieś coś tam siedzi. Średnio ten pisarz mi podchodzi. Hmm. On do mnie strzela, czy jest z czegoś. Gdzieś tu broń powinna być. Tego jego mościa. Tam coś leży. Czy to może jeszcze to była jego broń? Czy może jednak nie? O. Koralnie myśliwski. Nie no, to mi pasuje. No i wracamy do tego. Jestem ciekaw, jak na razie nazwę tą broń. Co ja pierdzielę? Ten odcinek. Hmm. Ale właśnie wracając do tego, co jeszcze możemy wymyślić? Mniejsze wyszkolenie w danym typie broni. Co to mogłoby? Wiem. Na pewno szybkość przeładowania. Jak szybko nasza postać potrafi, aby przeładować daną broń. To jest na pewno dobry pomysł. No wiadomo, jeśli ktoś nie wyszkolony, to pewno dużo wolniej przeładowuje broń, aniżeli osoba wyszkolona. Więc to by mogło być. Co jeszcze? Celność samą w sobie. Może jakiś tam... Korzystanie wiadomo z przyrządów sterowniczych. Ale to tak bardziej... Chyba żeby się różniło jakoś. No tak, jakoś. Serio? But don't worry, there's plenty of work left. Come back when you're ready. There's a bounty in West Side. Yeah, I know about him. He's a fucking butcher, pederast. Some people don't believe he exists. He's quite real. He's close to 7 feet tall, stronger than any man alive. I saw him rip a man's jawbone out and bludgeon him to death with it. I don't like to admit it, but I worked with him on one job. It's the worst mistake I made in the course of my career. I'm no stranger to killing, but that maniac actually enjoyed it. We were supposed to acquire a man who had fled to the NCR. Things went wrong. I was watching the door when the judge went inside to haul the target out, since we were supposed to get him alive. Soon after, I hear the shotgun go off and a kid screaming bloody murder, so I run inside. There was blood everywhere. He had shot the man and then scalped him before I could blink. He was just standing there, grinning. He turned and grabbed the target's child, a little red-headed boy. That's when I shot him. I shouldn't say any more. Are you ready to work or not? Hmm, ciekawie. I regret that I only wounded him. He never forgot either. When I saw him standing over that boy, knife in hand, I saw what I might have become. Fucking monster. At that point, I decided to start my own firm, even if it meant risking my neck. The judge had his own plans, of course. He started up Richter and Associates, where he's the primary shot caller. From what I hear, he might be moving to Vegas. If that's true, things are likely to get a lot bloodier here in the Mojave. Damn it, you got me distracted. Are you ready to work or not? No, jestem. Good. Before we delve into this bounty,
I'm gonna give you a quick history lesson. Stop rolling your eyes, damn it. This relates to the job. I'll assume you're unfamiliar with the regulators. In the eastern U.S., regulators are idealistic vigilantes, hell-bent on killing bad guys. However, in the core region, regulators are a very different breed. They're basically thugs who force businesses to pay protection money. They're authoritarian gangsters. It relates to your bounty because the target is a Western regulator by the name of Dallas Courtright. Recently, Dallas drifted into Westside and appointed himself sheriff and de facto dictator. He's taxing commerce and breaking heads left and right. In light of this, a collection of concerned citizens has contracted us to convince Sheriff Courtright to leave by any means necessary. This is an unusual contract in that you don't have to kill or capture the target. Just convince him that leaving is in his best interests. If he's a stubborn ass and you have to let the lead do the talking, so be it. Just get him out of Westside. Good luck. Westside? Musimy rysować. I znowu noc. Standard. Westside. Tutaj tak. To mi się chyba najbliżej. I się znowu zespawnuje coś, co? Jeszcze najlepiej za moimi plecami na dzień dobry. Szkoń śmierci. Normalnie ma to... O, coś się właśnie rozsypało. Może poczekajmy. Tu jeszcze trochę. Było dobrze by było jednak coś tam widzieć. Może jak będę miał pancerz wspomagany i dzięki temu Noctowi wiem, to można zaszaleć. O, przepraszam. Nocy. Ale tak. Nie no, biegiem. Nie idziemy tak sobie człapać jak ostatni ofiar losu. Ja myślę, że coś może będzie, ale tak to jak niekoniecznie. Cóż. Bywaj tak. Co to mnie? Opsa. A, tędy, tak? Łapię. Wychodnie wejście. No, pokaż kotku, co masz w środku. No. Znowu to samo. Co ludziska, że tak ciągle nie widziałem, no ale chwilowo bardziej przy takiej grach kreatywie jest przyjrzeć się każdemu drobiazgowi. No chyba to nie było. Jaki tylko jest w takich grach. To dla mnie jest zdecydowanie ważne. Czy to będzie... No to chuksy. Czy to dobrze mu wytłumaczę? Powinno. What can I do for you, citizen? Nie no, to poszło trochę szybko. Ja pierdzielę. Ksiądz tak zarabiać. Idę do gościa, dobra, panu dziękujemy. Idź sobie pan do tego i... Kurde, minuta roboty i... Wypłata jest. Kurcz. No ale nie ma tak dobrze. Biegłysiem. Oj, sorry Liska. Trochę paluchem pacnął mikrofon. No wasz mość, masz coś nowego? No na bochenek chleba byśmy zarobili. Bili. Moje zdziwienie było coś duże. Widzę kartkę tam, zaraz przeczytamy ją. Tylko najpierw zapisanie.
Chyba ten gościu. You know what has to be. You should have taken the offer. Aren't you going to beg? You've always, they say, you should admit your situation. There'll be more. It's a living. No. No, nie biedaku, musisz przeodrować nawet. No ale przyznaję, dosyć twardy jesteś. Boli głowa, nie? Tak to bywa, jak się schleje w nocy. To tutaj głowa rano boli. No cóż, co poradzisz? A wiesz, że to boli, nie? No właśnie. Zasrańcy. Mi się zrozumiał. A jak wy o tym myślicie? Co tam miałeś? A jego zabawka gdzie jest? Gdzieś tu powinna leżeć. Ty, cholera jedna. Serio? To jest. Czy jestem taki ślepy? Do sejfu jakiegoś, tak? Ale to potem. Najpierw ta broń. Może być jakaś unikatowa, jednak wolałbym tego nie ominąć. Chyba będę musiał jeszcze raz. Wczytaj. Bo ja dobry klawisz cisnąłem, bo nie jestem pewien, czy ja zrobiłem quick save'a. No najwyżej się weźmie i wczyta normalny save. Ten, który zrobiliśmy. No tak coś średnio. Żeby odpowiedni save wyczytał. Dobra. Tak, czytaj go. No. Zobaczymy co tym razem. Czy tym razem się uda? Ale tam się nie bawił. Może bo ja ujrzemy. No, stary, sorry. Tak to bywa. Dać mi pecha. No to masa odcisków jest chyba. Zabolało. Co za srańcu? To było dziwne. Ale ja mu pociągnął zaczkę. Się wychałem broń do ciary tego. Prawdopodobnie. Czytaj. No, no. To faktycznie może być jakaś broń taka ciekawsza. A właśnie, rzecz mi wiem, czy możemy ją naprawić czymś. Temki i zbrojenie. No, przyjaciel. No, nie mam czym naprawić za bardzo. Szkoda. Zbrojenie plazmowy. 20 000. Naprawmy go. No, chyba się stanie. Tak więc... Nie wiem, czy obie zabawnione jak mi się posłużyć tak konkretnie. Nie no, weźmiemy tego. Dobra, teraz quick save. Było szybciej jakby co. No aha! A żebyś kurna wiedział, że aha.
Jeśli masz posłanę. Teraz trafię bez problemu. Co? Zabolało? Mówiłem, chlać tyle nie trzeba było. To by tak nie bolało. Dobra, ta broń znowu gdzieś wyparowała. Trzymaj się, przesunąłem tego bok. Pewnie. Jasnej cholery. Niby ona tu leży, a niby nie. Magnum. Jestem trupem. Cudka zemsta. No, no! No więc tak. Nie spus, i ten kisłotem. Gdzie ten... Słodka zemsta, słodka zemsta. O! Przypiszmy go do siedemki. Doskonale. Modyfikacje jakieś są do niego? Nie. Różne... Nie, muszę wejść w datę. Tatki. Spójrz tak. Szkoda, że to się już najwyraźniej kończy nam te zadania. No i teraz czytam to, co tu mamy ciekawego. Violet, ona chyba już trochę tak jest zmasakrowana przeze mnie, chociaż ona chyba jeszcze żyje. Ciekawie, ciekawie, nie powiem. Nad bardzo. 6 minut do końca. Zobaczymy, co to możemy zrobić z tym czasem. Jak go przeznaczyć. Moment, ktoś to jest broń na ten. Czarnoprochowa. Mi się tego wydaje. Muszę się przejść w końcówce. Nie, to znaczy ewidentnie wygląda jak broń czarnoprochowa. Ciekawe. Dobra. Gdzie to jest?
co się pozbyć mamy. W tym akurat jesteśmy nie najgorsi. Od tej chusty będzie możliwie najbliżej. Więc też wysuwajmy tędy. No w każdym razie przez najbliższe 5 minut. Coś tam się kręci. Strzelimy tę łeb od razu może. Dla pewności. Siemasz? Oho! Makopa! 357 Magnum. O ty w dupę. Nieładnie. Według mnie ta głowa powinna się tak eksplodować. Mam być na gryzonie. Ktoś tu do mnie puka, tylko skąd? Stamtąd. No bo oczywiście mam... Nie prawo włączone jak miałem mieć. No przełącz się na to cholerstwo. Wystarczy takie na kulkę. Cholera. Uda się czy się nie uda? Oj, może zabawać. Nie trafiłem. Dobra, wleczmy się. Bo z nami cienko już. Statystyki, zobacz. Na styka. Tylko kilka to wziąłem. No, stój. Oho, latająca paczka, płatka. Myślę, że to będzie lepsze. Dobre. Dobry. No stary. Dobra, masz po jaja. A teraz? No. Serio, nie trafiłem. Bez integracji. No, no, dobrze. Tylko zużyliśmy tych steampaków, cholera. Jest troszkę przeciążony. Ta się przeciąża właśnie. Nie mam racji. Cholerny brak amunicji. Boom. Czy ktoś właśnie się wpierdził w dół jakiś? Weźmy w tym razie rewolwer i się zabawmy. Tego nie mogę nic. No to? To już przeszukamy zdecydowanie. Wychodzi na to, że będziemy musieli znaleźć się korzenie bliska. Ja w następnym odcinku postaram się przed tym sprzedać ten śmieci ogólnie, żeby sobie pokazanie co odcinek mi latać do tego. Co jakiś czas to nie ma problemu, ale latanie co chwilę to już jest, może być nerwujące w oglądaniu. Tak więc... Dobra, mamy chwilę spokoju. Jakby co to też będę mógł ogarnąć w następnym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego i zapraszam bliska na kolejne części do... Fallouta. No i to będzie tyle. Na razie.